Ej, w ogóle opowiedzieć wam, kurwa, nie, nie śmieszną, ale ciekawą historię, tym razem naprawdę. No właśnie, nie chcecie. No to nie, Fortnite. Nie chcecie? Nie, proszę, kurwa, mogę wam opowiedzieć historię? No błagam, kurwa. No mogę. No kurwa, proszę. No jedną tylko. A jak nie będzie, śmieszna, nawet mam dowód. Dawaj na autostradę kiedyś, jak nie jeden z was. Mam nawet dowód na to. Już mam nawet dowód na to. Sekunda. Nie zweryfikowało mi profilu jak coś. To nie jestem ja. Dobra, to mam dowód. Nie, powiem, kurwa, chuj mnie to obchodzi, powiem. Była to taka dziewczyna. Kurwa, nie, bo wystalkujecie w chuj. Nie, wystalkujecie w chuj. To wam powiem po prostu, wystalkujecie w chuj. Była taka dziewczyna. Chuj, i tak wystalkujecie, nieważne. Ale przynajmniej nie pokażę dowodu. Jest tak, była taka dziewczyna na imprezie, która chciała ze mną robić nierządność. Rzeczy, które nie wiem, które nigdy nie robiłem takich rzeczy po prostu i nie chciałem takich rzeczy robić. Bo stwierdziłem, że muszę znaleźć tą jedyną osobę, która po prostu by mnie zainteresowała sobą, z którą wiedziałbym, że spędziłbym do końca życia na przykład życie swoje. No i tyle, nie? Stwierdziłem. Ładna była ta dziewczyna, bardzo. Nawet ją zaprosiłem do pokoju i jej to wytłumaczyłem po prostu, nie? Że ja tak nie robię. Przez jakiś czas. Tam rozmawialiśmy chwilę, tłumaczyłem jej, że słuchaj mnie. Chodź, bo jesteś smutna, przytuliłem, powiedziałem, że ja nie robię takich rzeczy bez związku. Jestem prawiczkiem też, tak powiedziałem jej. W ogóle prawiczek to... Przestańcie mi zamiatać. Miała 18 lat. Ja na TikToku zawsze mówiłem, że jestem prawiczkiem, dalej to podtrzymuję. No i ten, wytłumaczyłem jej nawet, patrzcie. Nawet nie wiem, czy... Patrzcie. Jest to. Jak na co dzień żyć, kiedy ciągle czasu nieopite. Tylko to mam, jest bardzo stare. Mam tu nawet stare drinki. Babiasz hazardzista nie ma dla mnie. Kurwa, ja jest alkoholowy. Ja piłem bezalkoholowy drink akurat. Zero alkoholu było w tym drinku akurat. Ona tam troszkę podpijała sobie. No i spędziliśmy kilka godzin na właśnie rozmowie na ten temat, że nie powinna tak robić, że podchodzi do obcych facetów i proponuje im takie rzeczy. No. No i w końcu nad ranem wyszła, jak już się skończyła impreza. Wynocowałem ją, żeby mogła spać po prostu spokojnie. No i potem wchodzę na jej Instagrama, bo nie wiedziałem nawet jak ma, wiecie, jak ma na imię. Kim jest, jak ma na imię. Wiedziałem tylko, że jest pełnoletnia. Po prostu tak z ciekawości wiedziałem. Dobrze napisałeś na czacie, dam takie zainteresowania. No i wchodzę na jej Instagrama. Wyróżnione relacje, tylko kurwa, błagam, nie szukajcie jej, bo wy ją znajdziecie na 100%. Znajdziecie ją, kurwa. Mogę wam powiedzieć, że jest blondynką, ale nie szukajcie. Była pełnoletnia i właśnie sprawdziłem jej wyróżnione relacje i patrzę, o kurwa, ona chodzi na Fame MMA. A mówiłem, że ona mnie nie kojarzy z internetu, ona coś tam, wiecie, słuchała, po prostu coś tam, wiecie, jej przeleciało po prostu coś tam, ale wolała mnie poznać coś tam na żywo. A ja tak, no okej. On jej nie obchodzi, że ja robię coś w internecie, ona chciała na żywo mnie poznać. A ja, okej. No tak, oko mówię, okej. No i sprawdzam te wyróżnione relacje i widzę, o, była nawet na moim fejmie. Mówię, kurwa, ciekawe, czemu mnie zapomniała, w sensie, że nie kojarzy mnie, tylko coś jej tam przebłysnęło, jakieś dramy. I kurwa, jest nagranie, jak idę sobie tą sceną, nie? Taki nabuzowany i ona mi faka, kurwa, pokazuje tak do kamery, że bierze tak kamerę i mi pokazuje faka, jej też faka pokazuje i idę dalej, kurwa, ja myślę tego, kurwa, co jest, w sensie ona mi pokaza faka i chyba tak, kurwa, trzepnąłem palcami i poszedłem dalej. I nie wiem, to kurwa, mnie jakoś zepsuła ta sytuacja psychicznie, a to pokazałem Szymkowi po saunie, to się śmiał, kurwa, i wszyscy ją też kojarzyli skądś, nie wiem skąd.